Hej, jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Wrzuć też lajka na Facebooku i dołącz do grupy. Jeśli chcesz, możesz też mnie wesprzeć na stronie Patronite. Dzięki za wszystko i miłego oglądania. Witam, witam wszystkich, ludzi i nie ludzi. Dzisiaj przekonamy się, czy warto grać metową talią przy moim MMR-ze. A mój MMR to 3-400-3-32. Czyli odstajemy jakieś 1500 punktów od tutaj najlepszych graczy. No i jak wiecie, tam wszyscy grają Elejasem. I zobaczymy, czy u mnie w ogóle to się sprawuje. Będzie kilka tipów dla was. Bardziej dla takich początkujących graczy. Stali bywalcy to już pewnie wiedzą, o co chodzi. Taką talią gramy. Taką talią, jeden Elejas. Wyrzuciłem tego operatora, bo jak gramy mirrory, to jest bez sensu. I wrzuciłem troszkę kart na przewagę bardziej. Jest Ciri tutaj, Płotka jest z Milwą i mamy Jewina. Może to się uda. No i tak, ogólnie jaki jest morał przy wyborach talii? Ja wam pokazuję różne, to wiecie, grajcie sobie jedną fajną. Ale jeśli na przykład pytacie, jaka talia? I ani nie mówicie, jaki poziom, ile MMR-a, czym gracie, czy nie wiem, jakie macie karty, to jest bez sensu pytania. I takich jest pełno. Ale na przykład macie piąty poziom i bierzecie sobie talię metową. To prawda, nie będziecie mieć pewnie tylu kart, ale powiedzmy, że sobie zrobiliście. I mówicie, fajna talia, wszystko wygrywa tutaj na 15 randze, super. A bierzecie taką talię na 5 czy tam 10 ranking. A tam wam wyskakują same pogodynki, jakieś rzeźniki ze Skellige i przegrywacie wszystko. Mój lud, no i co wtedy? Wiele wycierpiał. Po prostu musicie sprawdzać, jacy rywale grają u was na waszym rankedzie i wtedy dostosować sobie talię pod to. No niestety tak jest, tak się tworzy meta, że meta to jest taka bardziej końcowa, czyli pod 15 rangę i wyżej. Nie ma już wyższej rangi, ale są wyższe MMR-y. No i tak to wygląda, bierzecie później talię ze szczytu i ona nie działa na waszych rankingach. Już nieraz się z takim czymś spotkałem. Sam też grałem na niższym poziomie. No i są jajca, całkiem inne tam są karty. Więc, więc musicie sprawdzać. Oczywiście możecie sprawdzać te talii ode mnie, to jest wszystko ok. Ale z umiarem. Jeśli kompletnie wam nie pasuje i tam macie same pogodynki, no to bez sensu. Bez sensu kopiować. To tylko strata czasu i tak musicie sobie później nową zrobić. Więc to na początek wam chciałem powiedzieć. I oczywiście łapeczka, jeśli wam się podoba odcinek. I zobaczymy. Ja nie jestem taki teraz na topie 5000, a gramy taką talią, można powiedzieć, stopa. Bardzo. I zobaczymy. Oczywiście są tam różne wariacje, są ze Saskią i różne takie inne wygibasy. No będzie trzeba to pocisnąć chyba Insengrimem. Dobra. Pierwszą warto wygrać, tutaj w moim przypadku. Mamy Jewina w Browerze, mamy Ciri. To pierwszą warto wygrać. Gościu sobie boostuje, może sobie boostuje Braen. Też będą jajca. Wytrwałości. Teraz jak coś już jest na... O, ładnie. Tylu się nie spodziewałem, no i widzicie. Jest zupełnie inna talia. Nie jest Mirror. Nie jest Elejas, możliwe, że nie jest. Może będzie, może nie. Mamy kajdanki, jesteśmy tak szczerze w dupie. No, jesteśmy w dupie. I spoko. Twoje sztuczki cię nie ocalą, dła! Mamy chociaż Eliren. I Elejasa tylko na 8 punktach. To jest fatalna sprawa. Piorun. I piorun wyleciał z tego. Okej. Okay. Shiro na początek. No wszystko nieźle, nieźle. W porządku?
drugi piorun, dobra. Już nie ma złudzeń. Spróbujemy to wygrać. Tak czy tak, drugą rundę możemy sobie zrobić ładną przewagę. Więc spoko. Kolejna jakaś rzeźnia. No browera nie chcę ruszać. Troszkę do dupy, ale... Twoje sztuczki cię nie ocalą, dła! Może ma Eliasa jednak. Czyli Toruwiel daje mi... 12 punktów. No coś tutaj jeszcze ma. No nie, no ja muszę pasować. Pożoga jest bez sensu, dobra, pasujemy. 5 na 5 jest. Podoba mi się, jak umierasz, o, też ma to człowieku. W sumie dobrze. Czyli my mamy 36. On musi coś za 7 punktów zagrać. Kurde, my to przegramy. Przegramy, bo będę miał Ciri. Pewnie mi Yevin do ręki dojdzie. Przynajmniej go spalę, ale... Nie będzie tak dobrze. No, super. Dobra, to gościu zepsuł. W sumie gościu tu zepsuł. Ale ja nie miałem co grać. Ja nie miałem po prostu kart. Mogłem coś z browera, ale... No, wiedziałem, że Yevin do ręki mi przyjdzie. Ja mam zawsze szczęście. I wiecie co? Nie mamy kart na browerze. No, rewelacja. Nie od razu machaka. No ja tu mam szczęście. Ludzie do morza! Koniec gadania. Kurde, on ma te kajdany, nie? Liczyłem, że tak powiesz. Na razie nie. Ten komandos jest do dupy. Ten komandos strasznie do dupy. Koegzystencja jest mitem. O, kajdany. Nic ci nie będzie. Dobra, on mi zablokuje Ciri, ja sobie odblokuję. Akurat spoko. Jak coś to jeszcze mam tutaj na Eglise. Kolejne. 35. 4 karty, 4 karty. Robimy to, co musi być zrobione. Komandos mi się nie podoba. Ale pożogę mogę dwa razy pocisnąć. Fajnie. My tu mamy pożogę, kajdany, jad, piorun. 21,9. To jeszcze wyrzucę. Niestety nieprzydatne. Ten Elias też jest do dupy w sumie. 8 punktów tylko nabiłem. Ale lipa. Mamy jakiś... przełom. Wkrótce nadejdzie burza, lecz kajdany kolejny. Korzystajmy z pogody. To za czubki. Nic ci nie będzie. Moim zdaniem to się opłaca, mieć ten jeden ruch więcej. On musi coś położyć, ja będę miał 3 karty. I spoko. No u mnie też jest sporo skoja. What the fuck? What the fuck? Mam słabość do rogatych kobiet. Aha. Wszystkich nas. A ja mam słabość do takich śmierć. Słabych graczy.
Nie, nie opłaca się grać tą metową talią. To są sami idioci są dobierani. Dobra, 3500. To jest bez komentarza, możecie tam XD napisać. Napiszcie XD w komentarzu. Takie duże. Jak ktoś dotrwał do tego momentu. Piękna sprawa. Nie wiem, co on miał za karty, że tak sposobował. Nie wierzył w 11 punktów w dwóch kartach? Ja nie wiem. Ja i tak miałem do dupy. Ja miałem straszne karty, ale... Naprzód! Dobra, mamy full testa, może jakiś swim. No i gdzie on ma 13. rangę. Oj, płatka, płatka. No teraz może być spoko. Teraz może być Elias dopakowany. No i to mocno. Nie mamy tak dużo srebra. Na ręce jest ok, jest ok. Zaczynamy od awangardy. Twoje sztuczki cię nie ocalą, Dwan. 6. Tutaj mam te kajdany na Isengrima. Fajnie, fajnie jest. Fajnie. Niech troszkę mi to obije, ja sobie widzę. Później to wyrównam. Ale, ale zepsuł. Serio, co ja mam takich debili dzisiaj? Dzisiaj masakra. Nie okazujcie litości! To jest wygrana runda już. Nie dziękuj mi. Podziękuj mi, Litele. Jak idą interesy? Pryszcilla? Nie. Przecie nic nie mamy. Pryszcilla masz w ręce. Gościu gra ostro. Musi mieć coś tam ciekawego. Wytrwałości, miły. Liczyłem, że muszę tak zobaczyć, czy pożoga. Wypchnąć małpoludy do morza. Teraz już jest grubo, bo... O dobra, 2 szóstki. Jeszcze by mi się opłacało. To mogę tego rzucać. Tego mogę rzucać. Pamiętajcie, jeśli rzucacie elfa najemnika i macie jakąś pożogę w talii, bo w tych akurat są. Czy wasze karty nie są czasami na celowniku? Wytrwałości, miły. Jadman Tikory, super, raśnie. Nie zawiodę. No i masz 14, ziom. Zdobię tu sobie chyba awangardę, chociaż to jest dobre. Chłopeczka. Dobra, pasuj. Okej. No teraz Jewina mogę posłać. Może przyjdzie jakaś milwa, albo... Coś się stało? Może przyjdzie milwa, albo Ciri. Tylko ulotne. Piorun. I ten brzask, tak? To nie za dobrze. Męcz się, chopie. Na razie ci będę tak bił te karty. Powiedz, że żartujesz. Przecie nic nie mamy. Powiedz, że żartujesz. O. No może być gorzej, nie? Tutaj... Nie, najpierw awangardę, zanim to, bo... Pff, będzie komandos pewnie. Moim szczęściem. Jesteś jednym z nas, czy nie? Co on tam miał? Nie pocisz się w tej kurcie? Elfy, to rundę ostro gra. 6 na 6. Spoko. Na razie w ogóle nie mam kart na stole. Jak bieda, to do krasnoluda! Pożoga? Nie. Wolę mieć kart. Koegzystencja jest mitem.
No i mamy Ciri i rewelację. Widzę, że Kaidan nie ma, bo by to odblokował. Zasrani nieludzie. 49 do 0 i goście musi karty rzucać. Magia wygranej pierwszej rundy. Elfy do piachu! Co on ma za talię? Stracić nie będę końca. Tu pewnie z brzasku to mi komandos wleci. Dobra. Dobra, mistrzu. Ile mam straty? 40 punktów. No niestety torowiel mi się nie odbije. A tak bym to pewnie wygrał. No ale spoko. Jakby torowiel się włączyła, to pewnie bym to wygrał. Następny rzeźnik, który za wcześnie spasował. Ale dobra. Gdybym miał tutaj w sumie inną kartę, to... O, Milwa. Daj coś złotego. Wiedziałem, mówiłem ci, barani ubie! Nie ma. No muszę to cudo. Może awangarda, ale chyba już nie mam. O, spoko. Nie tak źle. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Zmiana planów nagle. Chciał zagrać na plus, a już nie wie. Niedobrze. Ale w sumie wiecie co? Ja sobie przewagę kart zrobię. Ja nikomu nie ufam. I spoko. Tylko nie pasuj. Ja muszę teraz torowiel położyć. Tak, będziemy torowiel, on już nie ma kart. No bardzo słabo. Ziomek w ogóle miał jakąś talię niespójną. I jak widzicie, tutaj na moich nie grają taką metką. Nie grają taką metką. Nienawidzę potem. On mi zjarał. To mogę to na przykład ruszyć? Śmierci, mogę. Ten ma 20 jeszcze. Rebeka. Ojojojoj. Bledy tu. Dzisiaj mam jakichś takich śmiesznych przeciwników. Dam ci to, żebyś widział, ile miał. Miłości jest jak na wojnie. I elegancko 50 do 20. Golema dostałem. No i co? I 100 punktów rankingowych zrobione. No i odcinek miał powiedzieć, czy warto grać talią metową. Niestety, obawiam się, że warto. To jest najgorszy wniosek. Tak, najgorszy wniosek to jest, niestety warto. I z tym smutnym zdaniem muszę was zostawić. No ale jeśli nie gracie na tych rangach, to nie wiem, no musicie sprawdzić samemu. Tak jak mówiłem, każde rangi rządzą się swoimi prawami, no i lepiej spojrzeć. Pograjcie sobie kilka rankedów, potyczki są różne, możecie dostać na 10 levelu, na 15, na 5, różne tu są bajki. Ale na rankingu w miarę to już podobne powinny się ludziki pojawiać, zwłaszcza wieczorem. Także tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę. I do zobaczyska. Wafel.